Zadanie. Rozwiąż nierówność z wartością bezwzględną, czyli z modułem. Zatem, mając taką nierówność, rozkładamy ją na dwie nierówności, na dwa przypadki. Pierwsza nierówność powstaje nam przez usunięcie pionowych kreseczek. Druga nierówność powstaje nam przez zmianę znaku wewnątrz modułu. Mamy x, zatem otrzymamy minus x, a znak i trójkę przepisujemy. Należy się również na samym początku zastanowić, czy w efekcie będziemy brać sumę czy część wspólną naszych dwóch rozwiązań. Jeżeli moduł jest mniejszy od liczby, tak jak tutaj, to bierzemy znak koniunkcji, czyli bierzemy część wspólną. Możemy zerknąć na ściągawkę. Widzisz, jeżeli masz taki znaczek, to bierzemy koniunkcję, czyli część wspólną naszych dwóch rozwiązań. Pierwszego przypadku nie trzeba rozwiązywać, ponieważ to już jest wynik. Drugi przypadek pomnożymy tylko przez minus 1, aby pozbyć się tego minusa przed x. W efekcie otrzymamy x większy od minus 3. Zauważ, że zmieniłem także znak nierówności na przeciwny, gdyż podczas dzielenia albo mnożenia nierówności przez minus 1 zmieniają się znaki na przeciwne. Teraz takie dwa rozwiązania zaznaczamy na jednej osi liczbowej. Zaznaczam trójkę z kółkiem otwartym, ponieważ nie ma tutaj znaku równa się. Gdyby był taki znaczek albo taki, to wówczas kółko byłoby zamalowane. I x są mniejsze, czyli w lewą stronę. Zaznaczam też minus trójkę. Kółko również jest puste. X są większe, czyli zaznaczam przedział w prawą stronę. Wcześniej zaznaczyłem znaczek, który nas informuje, że bierzemy część wspólną naszych dwóch rozwiązań. Widzimy, dwa razy zakreskowana jest ta środkowa część osi od minus 3 do 3. Okrągłe nawiasy są z tego powodu, gdyż mamy kółka puste. Gdyby kółka były zamalowane, nawiasy byłyby domknięte. No i to jest koniec naszego rozwiązania.